Hej, Sten Bachus, witam was w kolejnym odcinku. Tym razem odcinek z serii Pytanka, czyli nasza coponiedziałkowa seria, w której po prostu odpowiadam na pytania z komentarzy, a także z donate'ów. Ale zanim zaczniemy, no to oczywiście szybka informacja. Po pierwsze, łapka w górę jest mile widziana, a po drugie, od niedawna informuję teraz sponsorów o nowych filmach za pomocą karty społeczność, więc polecam po prostu tam zaglądać, jeżeli macie sponsora. Bo zawsze filmy wcześniej dla sponsorów dawałem na Discordzie, a teraz robię to i tu, więc polecam na kartę społeczność zaglądać. A teraz zaczynam odcinek. Pierwsze pytanie jest z komentarzy oczywiście i pochodzi od Marty i napisał tak. Pytanie, czy jak cheater dał mi wszystkie bronie, to czy będzie zadoban i co mam z tym zrobić? Pozdrawiam. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. W teorii tak, w praktyce nie. Nikt nie dostał zadobana, dlatego że to po prostu jest błąd Rockstara. Nie wiem, z czego to wynika, ale jak cheater da wam wszystkie bronie albo po prostu po napadzie wam się coś zbuguje, to daje wam laserowe bronie. I te laserowe bronie zawsze zostają, więc po prostu za to bana nie ma, bo by musieli zbanować połowę graczy. Dalej, pytanko, co lepsze do opresora MK2, flary czy dipole? Oczywiście w tym wypadku są dipole o wiele lepsze, dlatego że jeżeli walczycie z właśnie opresorem, na przykład opresor versus opresor, no to on puszcza dwie rakiety, wypuszczacie flary, to tak czy siak jesteście w dupie, dlatego że opresor wypuszcza rakiety tak szybko, że wasze flary nic nie dadzą. Dlatego że wiecie, flary wypuszczasz, rakieta skręca i leci we flarę. Ale ty masz tam cooldown, nie wiem, z 2 sekundy. A opresor bardzo szybko pluje rakietami, więc w czasie tych właśnie 2 sekund, powiedzmy, puści do ciebie z 5 rakiet. Więc po prostu polecam ci dipole, dlatego że dipole, jeżeli odpalisz, no to przez 4 sekundy jesteś po prostu niewykrywalny dla rakiet. Czyli po prostu, jak widzisz, że zbliża się do ciebie opresor, odpalasz dipole, gość nie ma szans na namierzenie ciebie, zawracasz, napieprzasz typa, elo. I cooldown chyba wynosi tam 6 sekund, więc polecam dipole. Okej, czas na donaty i pierwszy jest od Tidley i napisał tak. Lepiej kupić salon gier za około 1 900 000 czy Shotaro? Ja ci polecam oczywiście kupić salon gier, a później za zarobek z napadów kupić sobie Shotaro, które jest oczywiście zajebiste. Kolejny donate jest od anonimowy ktoś i napisał tak. Miałem się spytać, dlaczego nie grasz na padzie, ale zdążyłeś rzucić film z Chaos Modem. Nie wiem kompletnie, o co chodzi. Lecimy dalej. Teraz mam i już inne pytanie. Grałeś wcześniej na padzie w GTA? Pozdrawiam. Nigdy nie grałem na padzie w GTA 5. Tyle. Lecimy dalej. Anonimowy ktoś wysłał kolejny donate i napisał w nim tak. Jeszcze jedna rzecz. Zmień opis profilu do strony na donaty. Nie wiem, po co mi to piszesz, skoro wszystko jest ok. I nic nie będę zmieniał. Artur Kaczor napisał tak. Próby RC takie są i musi się z tym pogodzić. Moja rada. Przejedź do końca mimo faili, żeby przypomnieć sobie trasę. Taka próba w próbie, a potem na czysto. Czasami tak robię, a czasami po prostu chcę lecieć na pałę. I tyle, po prostu. A że próby RC Bandito są głupie, no to ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Dalej, Xenon S napisał tak. Siema Kabachu? Aha. Mam ten pakiet kryminalisty i ten milion i chcę kupić. Jestem początkującym graczem. Pozdery. Okej, kup sobie salon gier, a później przekup ten bunkier, co masz, na jakiś inny bunkier, na przykład ten w Czumasz, dlatego że ta lokalizacja bunkra, którą masz właśnie z pakietu, jest najgorszą możliwą i potem będziesz się tylko męczył. Michał Mikulski napisał tak. Bachus, mam pytanie, bo już mnie to wnerwia. Dlaczego mam cały czas lagi podczas szybkiej jazdy na sesjach w GTA Online? Gram na PlayStation 4 Slim. Internet jest dobry, ponieważ na różnych akcjach typu wyścigi, tryby adwersarza, deathmatche, to nie mam lagów na tych akcjach, a jak tylko jadę szybko battle, nawet to mi laguje grę tylko jak jadę do Los Santos. Zacznij używać przecinków, proszę ja ciebie, bo to naprawdę bardzo słabo się czyta. Ja w sprawach technicznych, które właśnie powodują, że macie lagi, nie jestem wam w stanie pomóc. Piszcie do supportu Rockstara jak już. Dalej, Filon255 napisał tak. Siabachu, czy mogę prosić unbana na serwerze Discord? Filon255, powiadasz. Okej, odbanowałem, ale nie róbcie takich głupich akcji w stylu wklejcie tego psa na każdego innego Discorda, niech przejmie wszystkie Discordy. Zabawne, tak samo jak było kiedyś z Bobem, który prowadził czołgi i miał zniszczyć YouTube'a. Come on, nie róbcie czegoś takiego, to jest straszny spam tylko. Tak samo jak te wszystkie serwery typu zaproś ileś tam osób, dostaniesz darmową rzecz. Nie dostaniesz. Te serwery po prostu są do tego, żebyś ty zaprosił kogoś, żeby on zaprosił kogoś, żeby on zaprosił kogoś, a później właściciel zmienia nazwę i sprzedaje ten serwer na Allegro na przykład i ma z was bekę, że zarobił. Więc nie róbcie takich głupich akcji, proszę ja was. Lecimy dalej. Jest, lubię Bachusa. O, przynajmniej coś miłego.
Bakus, jak myślisz, jakie będzie kolejne DLC i czy mnie pozdrowisz? Nie wiem, jakie będzie DLC i pozdrawiam, lubię Bakusa. To ma sens. A jeżeli chodzi o DLC, no to oczywiście nie wiem, jakie będzie, nikt tego nie wie, chyba tylko sam Rockstar, więc po prostu musimy czekać na oficjalne info albo na jakieś przecieki, które są w miarę wiarygodne. Jeżeli takie się pojawią, no to oczywiście info wam dam. Ale na pewno w nowym DLC zobaczymy kilka bolidów i kreator wyścigów dla bolidów, ponieważ takiego kreatora na razie Rockstar nam nie dał, a musi to nam dać, więc to na pewno się pojawi. Kofeli napisał tak: siema Markus, mam pytanie, mam bunkier, salon gier, klub nocny, wytwórnie, na co mam teraz zbierać? Pozdrawiam Skryza, pozdrawiam Skryza i Kofelina. Z tego co widzę, podstawy do zarabiania w GTA Online już masz, więc na twoim miejscu aktualnie skupiłbym się na tym, żeby albo zarobić na kolejne DLC, albo kupić sobie jakieś fajne pojazdy, które pokazałem w odcinku, który pojawił się w sobotę, o najlepszych pojazdach w GTA. Więc po prostu kup sobie jakiś pojazd fajny w każdej klasie, żebyś po prostu był przygotowany na jakiś wyścig. Dalej Max napisał tak: hej Bakus, czy opłaca się kupować czołg Kanjali oraz czy opłaca się zajmować badaniami w bunkrze? I nie, i nie. No chyba, że zależy ci na tym, żeby mieć wszystko GTA, no to akurat badania spoko. Ale jeżeli chodzi o czołg Kanjali, no come on, weże opresora dwójki, wszystkie te pojazdy są słabe. I oczywiście team oprychy, pozdrawiam. Dalej Mor napisał tak: hej Bakus, mam do ciebie pytanie, opłaca się kupić działo orbitalne? Nie. Nagrałbyś kiedyś pokazy lotnicze typu akrobacje i tym podobne? Nie. Jest już taki kanał na YouTubie, szybko go wam znajdę. On nazywa się chyba Red Sparrows? Sparrows GTA Online? Red Sparrows, The Red Sparrows, tak. Ten kanał skupia się właśnie na pokazach lotniczych w GTA. Zostawię wam link w opisie do tego kanału. Możecie sobie go zasubować i pooglądać jakieś fajne akcje. Tyle. Lecimy sobie dalej. Daluś napisał tak: siema Bakus, mam problem z napadem na kasyno. Ponieważ jak użyję EMP, to strażnicy tak czy siak widzą mnie z daleka, wiesz jak to naprawić? Po pierwsze, nie używaj EMP, bo to jest strata czasu, więc polecam po prostu poradnik, jest taka dalej: napad na cicho bez EMP. I tyle w sumie, bo napady na kasyno, a szczególnie ten na cicho, jest strasznie zbugowany i wykrywa w momentach, kiedy nie powinno wykrywać, więc po prostu musisz się z tym pogodzić. I jak mówiłem, EMP nie rób. Camson Play napisał tak: kiedy jestem w klubie motocyklowym i chcę zamówić opresora dwójkę przez mechanika, to mi nie przychodzi. Wiesz może co jest grane. Też czasami mam ten błąd i też nie wiem kompletnie z czego on wynika. Wydaje mi się, że to przez błąd transakcji, jak czasami serwery Rockstar mają problemy. Ale to po czasie mija, więc no come on. No nie jestem w stanie pomóc. Dalej CKWNUDUDUDU napisał tak: czy zakupywanie złota w napadzie na kasyno jest ban i czy zostanie to jakoś naprawione? Pozdrawiam. Pozdrów Kubany, bo wiem, że to ogląda. Pozdrawiam Kubany. A jeżeli chodzi o właśnie ten glitch ze złotem, no to oczywiście jest to glitch, wykorzystywanie błędów gry, więc w teorii jest za to ban. W praktyce nie słyszałem, żeby ktoś dostał bana za to, więc raczej jest to w miarę bezpieczne, ale tak się jak nie polecam tego robić, no bo to psucie sobie gry. Nie róbcie glitchy, które dają wam hajs, proszę ja was. Kolejny donate jest od Marcina i napisał tak: siema Bakus, jaki pojazd polecasz z Areny Wojny i jaki jest według ciebie najlepszy DLC? Najlepsze DLC jest te aktualne, ponieważ naprawdę ten napad jest zajebisty, mimo błędów. A jeżeli chodzi o pojazd z Areny Wojny, to polecam ci Deathbike, a także ZR380. Te dwa pojazdy moim zdaniem są po prostu najlepsze. Piki napisał tak: cześć Bakus, ostatnio od jakiegoś randomowego modera dostałem 2000 dolarów i nie wiem co mam zrobić, żeby bana nie dostać. Pozdrawiam z rodzinką. Bez przesady, za 2000 Rockstar cię nie zbanuje. Problem jest przy większych ilościach, wtedy trzeba się troszeczkę martwić. Ale za 2000 nikt cię nie będzie ganiał. Dalej, DJ napisał tak: czy jak mam pieniądze na podłoże w biurze, a zmienię w nim wystrój, to czy one znikną? Nie znikną, testowane przeze mnie. Więc pieniądze zostaną. Dalej, kolejny donate, siema Bakus, jakiego sprzętu używasz do nagrywania na YouTubie? A więc okej, po kolei. i5-4460, jeżeli chodzi o procesor, karta graficzna GTX 960, a jeżeli chodzi o RAM, no to 8 GB tylko i wyłącznie i jakoś działa. A reszta jest mniej ważna, więc nie będę w takie szczegóły wchodził. Dalej, Monster Rona napisał tak: siema Bakus, pozdrowisz mnie i mojego kolegę TrollXD123, pozdrawiam go serdecznie. A i mam pytanie, jak z tobą pogadać w sprawie dołączenia do ekipy? Nie ma ekipy, ekipa została skasowana i jestem w niej tylko i wyłącznie ja. Więc jeżeli jesteś w mojej ekipie, no to znaczy, że w niej nie jesteś, ponieważ ekipy nie ma. Znaczy niby jest, ale jestem w niej sam i nie będzie ona nigdy raczej już aktywna. Dalej,
A i czy jak mam 12 lat, to mogę się dostać? Nie możesz, dlatego że nie ma ekipy. Pozdrawiam z pieskiem. Dzięki za pozdrowienia od pieska. Okej. Okay. Dalej. Jajkeo? Chyba tak? Napisał tak. Hello, Bachus. Jaki masz hamulec wylotowy na swoim karabinku? Specjalny wersja druga. Mam taki, który mi się podoba, bo raczej niewiele to zmienia. A jeżeli chodzi o amunicję, no to wszędzie mam amunicję zwykłą, bo nie chce mi się co chwilę latać, żeby tą amunicję zmieniać, więc po prostu jedynie w snajperce oczywiście i w strzelbie tłukowej mam amunicję wybuchową. Wreszcie mam amunicję normalną. Wiktoros napisał tak. Pytanko, nagrasz kiedyś z... Nie nagram. Pozdrowisz mnie, Maxa i Igora. Pozdrawiam Wiktoros, jeżeli tak to się czyta. I także Maxa i Igora. Dalej, użytkownik po raz czwarty napisał tak. Siła Bachus, kiedy odcinek dotyczący statuetek z różnych biznesów, na przykład biura? Jak mówiłem wcześniej, jak nagram. Na razie takiego materiału nie planuję, ale nie wykluczam tego, że w przyszłości taki materiał się pojawi. Po prostu. I tyle. Dalej, Krzych napisał tak. Hej Bachus, masz jakiegoś zwierzaka domowego? Mógłbyś pozdrowić mnie i kolegę Szymona? Nie mam aktualnie, kiedyś miałem psa, ale aktualnie niestety żadnego zwierzaka nie posiadam w domu. A jeżeli chodzi o kolegę Szymona, oczywiście pozdrawiam i Krzycha także. Szepo napisał tak. Hej Bachus, czasami na YouTubie albo na Instagramie wspominasz o Watch Dogs, więc mam pytanie, czy nagrałbyś jakiś film na temat Watch Dogs 1 lub 2? Chętnie bym obejrzał, pozdrawiam z rodzinką. Na razie takich materiałów z innych gier nie planuję, pomijając grę Forza Horizon, z której przynajmniej 3 odcinki na kanale się pojawią, więc tylko tyle. Dalej, Merlin Waligrucha napisał tak. Czy lubisz konto usunięte? Lubię, uwielbiam. To jest mój ulubiony donator. Dalej, Rox SS napisał tak. Masz piąteczkę, tylko nie wydania głupoty. Wielkie dzięki za wsparcie finansowe kanału. Manuel napisał tak. Hej, wysłałem zaproszenie do ekipy Punishers i mam pytanie. Jak zdobyć dwie duże figurki w salonie gier? Na schodach do biura i w biurze. Princess Robot i Space Monkey. I czy jest możliwość na przykład zmiany koloru ścian w biurze? Oczywiście chodzi o salon gier. Nie ma takiej możliwości z tego co pamiętam, a jeżeli chodzi o figurki, no to te figurki musisz złapać w tej specjalnej maszynie z taką ręką, że to ona się tak wiecie, spada i niby coś ma złapać, nie wiem po co pokazuje to ręką. No wiecie, to jest taka maszyna do łapania tych pluszaków, więc tamte figurki musisz sobie złapać, a raczej pluszaki. A jeżeli chodzi o ekipę, nie przyjmę nikogo do ekipy, ponieważ w tej ekipie jestem sam i jest ekipa nieaktywna. Tyle. I lecimy sobie dalej. Pan Bumble, jeszcze raz proszę Urbana na Discordzie, to już się więcej nie powtórzy. Pozdrów mnie i Kupsona. Pozdrawiam ciebie i Kupsona. Dobra, tam Urbana. Dalej, Kuba.pl napisał tak. Siema, co byś powiedział o DLC, które wprowadziłoby nowe rodzaje misji sprzedaży do obecnych biznesów lub nowe auta do import-export? Według mnie byłoby to ciekawe, pozdro. A ja uważam, że byłby to najgorszy pomysł na świecie. Dlaczego? A dlatego, że po prostu jeżeli Rockstar wprowadziłby nowe misje sprzedaży, to najprawdopodobniej one byłyby strasznie uciążliwe i po prostu by przeszkadzały. Dodaliby jakieś misje, które są skomplikowane i niepotrzebnie długie, a po drugie, jeżeli chodzi o import-export, też nie. Dlatego, że hej, z jednej strony fajne nowe samochody, którymi można sobie pojeździć, ale z innej strony, uwaga, uwaga, jeżeli dodaliby nowe auta, to popsuliby aktualną technikę na dostawanie tylko i wyłącznie samochodów z klasy wysokiej. Więc po prostu by popsuli import-export i byłoby kompletnie nieopłacalne. I to tyle w tym materiale, więc dzięki wielkie za wszystkie donaty, za wsparcie, dziękuję wszystkim sponsorom. Jest nas aktualnie 112 z tego co pamiętam, więc naprawdę bardzo dużo. Ale ja z wami się już żegnam, dzięki wielkie za oglądanie, siemanara, pa, cześć, elo!